Kurwa. Chuj, zobaczyłem, czy coś będzie nagrywać. Tak sobie pomyślałem. Pisaliście w komentarzach, że te nowe sprzęgła to chuj, nie sprzęgła. Te dociski. I tak pomyślałem, czy stoi MTZ, kurwa. Tak już z niego nic nie będzie. Stoi to stoi, ale sprzęgło jest chyba dobre w nim. Jeszcze oryginalne, stare sprzęgło. Także będziemy go rozpoławiać. Tutaj stoi. Już podłożyłem pod silnik płótki kawałek. Mam z tyłu linkę, będę do tyłu ciągnął. Powinien się rozejść. Nie stawiam go na żadnych lewarkach, na niczym go nie stawiam, bo na cholerę mi go stawiać na lewarkach. O, dobra. Tutaj wszystko porozkręcane już. O, podczepiam linkę i będziemy rwać. Kurwa mać. O, oryginalny bolec jeszcze z Belarusa, kurwa. Dobra, zobaczymy, co tu się będzie działo. Kurwa, nie rozerwiesz tak bardzo chyba jego. Kurwa, nie rozerwiesz. To leży, woda jakaś cieknie, spadł mi z tego, ale kurwa, ała. Mówię, ale to mnie trzymało i tu jest kurwa odcięte, bo w swożnie nie mogłem tego wybić, ale jak ktoś sobie wykupił, to by sobie przerobił. O i zobaczcie, jest docisk cały kompletny, oryginalny. Łapki trochę zjechane, ale to będzie chodzić. To będzie chodzić. Tylko tarczę trzeba, bo ta tarcza też już jest. Wiadomo, jak się wymienia, ta tarcza się wymienia, nie? I co? I powinno chodzić. Czekam do jutra na tarczę i w dupie mam. Kupić, tak jak mówicie, kupić oto badziewie nowe, to... O, zestaw Handy Montany, proszę, też mam. Czy przełożyć te łapki? Ale rozkręcać to... Nie, nie, chyba nie będę. Jest tutaj, to niech będzie to. Już. Nie pali się, czekam do jutra na ten, na tarczę i na łożysko oporowe. Tak nie będę składał bez łożyska, tak jak widzieliście. No, a co do tamtego MTZ-a, to przedni napęd, wspomaganie. Sprzedam kompletne, jakby ktoś chciał. Jak nie, to będzie leżeć, trudno, coś tam. Kto się znajdzie. To ktoś się znajdzie. I chuj, będzie. Będzie to chodzić. Musi to chodzić.
Ja pamiętam, żeby w tamtym MTZ-cie kiedyś było to robione. No dobra. Będzie luks robota. Ale to jutro dopiero. No, także elo.